witam wszystkich ponownie, Wulkanie. No cóż, przepraszam za ostatni brak odcinków, ale jak to stwierdził jeden z graczy Voodoo Gaming, w LoL'a też trzeba grać. Dobra, przejdziemy się do posterunków strażników, gdyż ostatnim razem byliśmy świadkami, jak król Lothar zabił wiedźmę Izbela, czy jaki tam. No i chcielibyśmy się dowiedzieć, o co w tym wszystkim mniej więcej chodzi. Siema, Venomin. Tak, król Lotarze, czy chciałeś się ze mną widzieć? Ach, inkwizytorze Venomin. Witam, mam złe wiadomości. Wasza czarownica wpadła do morza podczas próby ucieczki. Co? Po co miałaby uciekać, kiedy Pyros kazał ją wypuścić? To nie może wyjść na jaw. Pyros, to on 30 lat temu wywołał wybuch wulkanu. Tym razem to też jego sprawka. Kiedy wyjechałeś, wydał rozkaz stracenia Izbela. Nic z tego nie rozumiem. To część układu, jaki zawarł z Kosutem, panem płomieni. Co 30 lat oko smoka musi być oczyszczone ogniem bez względu na los tych, którzy je zamieszkują. Ja naturalnie jestem odporny na ogień, więc dla mnie to nie ma znaczenia, ale... coś się dzieje. Venomin się rusza. Och, twoje słowa rozdarły moją duszę. Ja może rano udam się z nim na prywatną rozmowę. My już wiemy, co z tej prywatnej rozmowy wynikło. A co to takiego? Ktoś ośmielił się podsłuchiwać moją rozmowę? To był twój ostatni błąd. Lotarze, już raz cię zabiliśmy. Czemu mielibyśmy tego nie zrobić po raz drugi? Chyba przydałyby się tutaj małe wsparcie tutaj. Potem przestawimy się na broń do walki wręcz. Potrzebujesz mnie? A potem może rzucimy jakąś obszarówkę, gdyż zaraz tu się zaroi od przeciwników. Wierzcie mi, wierzcie. Czy udało mu się rzucić ten czar? Bezi, bla bla bla. Jak mówiłem, król Lothar potrafi tak spontanicznie rzucać ognistymi kulami. To wszystko, na co cię stać? Gotowe. Nie zabijam. Dobra. Więc przydałoby się go jakoś szybko ubić. To wszystko, na co cię stać? Rzuć tam parę czarów ochronnych, ty regeneracja. Lekkie rany. O nie, to nie wszystko na co stać. Niestety nie. Gdzieś tak tutaj. Jedna się bronna. Spróbuj się przebić tutaj może. Wow. No, to się nazywa zadyma. Ty się skup na nim. Ty co tam jeszcze możesz rzucić? No, wyładowanie łańcuchowe, czemu by nie? Szwik. Dobra. Lothar padł. Po raz kolejny. Zobaczmy, możemy go spalić tym. Oczywiście, że możemy. Zamieniam się w słuch, zrozumiałem. No dobra, to by było wszystko, co chcieliśmy zrobić w tym dniu. Tak. Trzeba coś zrobić. Za chwilę przejdziemy do dnia drugiego. Tak, jesteś niezniszczalny. Gratulacje. No, zobaczę, co da się zrobić. Paladyn, przesuń się trochę, żeby inni też mieli trochę miejsca.
Nadchodzę. Przygotuj się na piekło, draniu. O tak. Więcej piekielnych psów. Myślę, że mogę. Let the dogs out. Ja nie wiem. Ja wiem natomiast, kto je pozabija. Aj, te piekielne psy oddychają ogniem. Ja właśnie zrzuciłem może kwasu na moich własnych ludzi. A to już zdarza się. Co mam zrobić? Nie to weź zaklęcia te i dobij tego drania. Dobra, to zapewniło bardowi wystarczająco. Magowi wystarczająco doświadczenia, żeby awansować. Więc zróbmy to teraz. Dlaczego by nie? Bard. To co zwykłe. Dyplomacja, koncentracja, używanie magicznych urządzeń. O, i mamy dodatkowy punkt. Na tuty. Zobaczmy. Czekajcie, czy to się. Dobra, działa. Dobra wiadomość. Magię walce, czemu by nie? Dla ciebie natomiast. Bla bla bla. Co zwykle. Tarcza Sharonu zwiększa obrażenia od zimna. Aqua Mortis zwiększa obrażenia od kwasu. Te, brzmi całkiem nieźle. I tu mamy chyba kolejnego pieska albo. Tak, piesek. A nie chcę mi się z nim bawić. Są mało warte w doświadczeniu. Dobra, wyjdziemy na pola rzezi. I przejdziemy do dnia drugiego. Słucham, załatwione. Sorry troll, nie chcę mi się z tobą bawić. Nie nakarmię ci dzisiaj. A on tam został. Albo już nie. Zamieniam się, już się robi. No dobra, standardowa procedura rozpoczynania nowego dnia na wulkanie. Zamieniamy wszystkie bronie na dystansowe. No już za chwilę staniemy zapewne oblezieni przez Mephita. Tak. No cóż, dzień drugi to dzień, w którym odegrał się sąd nad czarownicą. Więc pójdziemy tam i przyjrzymy się temu sądowi, co się tam dokładnie stało. Już wiemy, że król Lothar okłamał Venomina, mówiąc mu... O cholera. Będziemy musieli iść naokoło. A, szczęście, na szczęście, na szczęście mamy przyspieszenie ruchów. Jakie się rozkazy? Chodźcie tutaj. Król Lothar okłamał Venomina. Powiedział mu, że to Pyros kazał zabić Isbela. Jak wiemy, to jak widzieliśmy, byliśmy świadkami, że to król Lothar sam zrobił. Tak naprawdę Pyros mu nic takiego nie kazał zrobić. Więc potem Venomin. Venomin postanowił zabić za to Pyrosa i właściwie tu się cała sprawa kończy. A nasz czarodziej może nieźle tankować Mephito ognia, ponieważ jest odporny na ogień części. Daje mu to atut, ten duch ognia. Dobra, przejdziemy się tędy. Więcej Mephitów. Zgarnąć je szybko. Albo wiecie nie, bo zaraz nam się skończy przyspieszenie. A my musimy jeszcze przejść kawałek drogi. To wszystko, na co cię stać? Więc. O nie, poszedłem z drogą. You can't catch us. Nie dogonisz nas. Głupie Mephity. O, nasz pięknie odbudowany most. Dziwne, że odbudowaliśmy go w przeszłości, a w przeszłości jest naprawiony. A może po prostu jeszcze nie został zniszczony?
No, taka też jest możliwość. Dobra, jesteśmy tutaj. No, siema. Tak, do Leża Mefitalawy, na południowy zachód od amfiteatru. Płaciliśmy ci już z Gredzie. Tak, wróg w pobliżu. Przyjaciele, zebraliśmy się tutaj, aby wydać wyrok na obecną tutaj istotę z góry zwaną Izbela. Nie zważając na porządek natury, próbował ograniczyć brzemię magmy i przepływ magii przy pomocy swych nikczemnych zaklęć. Ta, nikczemna wiedźma przy pomocy nikczemnych zaklęć. No, tego nie będę czytał, to tam jakieś głupie krzyki z tłumu. Zamiast tego łyknę sobie herbatki. Winna, 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 co? Zabić ją, bla 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 bla. Kosud, weźle na nas karę. Cisza, proszę. Izbela, co masz na swoją obronę? Opowiadam tylko przed sobą, moim kapłanem i moim bogiem. W tej kolejności. Uwolnijcie mnie, albo ściągniecie na siebie gniew całej trójki. Czy nie broni cię rada? Obrona... Ta... Tutaj się znajduje obrona. A, głupie mefity atakują. Ta, poczekaj, Lordzie Perosie, to ja, Inkwizytor Venomin, przesłany przez jego wspaniałość arcykapłana Toraskusa, aby uwolnić Izbela. Jest oskarżona i należy ją osądzić. Będę potrzebował czasu, aby się porozumieć z moim klientem i porozmawiać z ambasadorem Jasperem, gdy wróci ze wstępnego dochodzenia. Nie, gdy wróci. Ale ze wstępnego dochodzenia wynika, że rzuciła zmodyfikowane zaklęcie zatrzymania czasu na lawę. Nie widzę jednak żadnych szkód. Krzywda czy nie, kuźnie sprawiedliwości nadal będą ją zasypywać siarką. Twoja złość, król, drogi królu, jak łatwo wybucha. Ja jestem pewien, że wszelkie zniszczenia są przypadkowe. Jeżeli ten wulkan znowu ma wybuchnąć, musimy natychmiast powiadomić arcykapłana i przygotować się do ewakuacji. Tak, ale czyż rana, choć zadana przypadkiem, nie boli? Nie krwawi? Mój panie, jak zawsze jesteś nieomylny. Zatrzymanie czasu. To by tłumaczyło niewielkie zakłócenia czasu, które odczułem zaraz po jego rzuceniu. Zakłócenia czasu, panie? Skoro nikt inny ich nie odczuł, znałem to za boskie natchnienie. Kiedy wydarzyły się przesunięcia, widziałem niewyraźne obrazy ze siebie samego, każdy z nich trochę przesunięty w fazie. O, zapewne efekt uboczny zaklęcia albo samego procesu rzucania. Jak tylko będę mógł, na pewno przekonam Izbela, żeby przecięła mistyczne nici zaklęcia, tym samym cofając jego efekt. Jeżeli w tym nieszczęściu jest jakieś szczęście, to takie, że jej zaklęcie dało ci trochę czasu. Kontynuuj dochodzenie, a rano powiadom mnie o jego wynikach. Dziękuję ci bardzo, Lordzie Perosie. Ta. Dobra, dajmy tu dalej. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. W okazji wyżyjemy jeszcze te resztę mefitów. I tu jest ta skrzynia, którą może widzieliśmy, czy już zauważyliście wcześniej. Niestety wcześniej nie dane nam było się do niej dostać, ale nadrobimy to teraz. A, dało się już kolić pułapkę. No dobra, teraz zajrzyjmy, co jest w środku. Nie ma zagrania, zgoda. Szajnic. Shinies, 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 shinies. Dobra, to tu, to tu, to tu, to tu, to tu, to tu. To jest mikstura wybuchająca. Bo tym właśnie Lothar rzuca w nas. 6k6, tak. Chyba jednak tym rzucam po prostu. Morgenstern plus 4. Dokładnie taki sam, jakim aktualnie używa nasz kapłan. Więc nie będę się tym przejmował. Ponadto strzały się nie przydadzą nam, ale bełty się za to przydadzą zawsze. Mikstura gwistego oddechu, czemu by nie?
Ta, nie wiesz co to za bełt. Plus 4, nieźle. Mam jeszcze trochę tych bełtów, trochę tych. I jakiś miecz. Długi miecz Dykasta. Ostry wzdłuż obrażenia 1k8 plus 4, nie jest źle, ale natomiast tylko plus 2 do ataku. I prawdopodobieństwo 1% na oślepienie celu. 1% to za mało, żeby się tym jakoś przejmować zbytnio. Więc pójdzie na sel. Dobra, reszta nas tam za bardzo nie obchodzi. Wyjścia z pola rzezi. I nie dostaniesz od nas ani grosza więcej. Dobra, to był dzień drugi. W następnym odcinku dzień pierwszy, w którym to wszystko, ta cała Izbela już rzuciła swój czar, więc cała ta karabela się zaczęła w dniu pierwszym, więc najprawdopodobniej w dniu pierwszym również się wszystko rozwiąże. Póki co dziękuję za uwagę i na razie.